Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w to czwartkowe popołudnie, a dzisiaj mam dla was biteweczkę na IC3 w wykonaniu Człowiek Plays, który tutaj nam pokaże, jak tutaj się gra tym pojazdem. Ma na tym pojeździe już dwie marki oraz, jak widzimy, rację. Gra tutaj z jakimś kolegą w Plutonie, Eragon X, jakoś tak, ale tutaj głównym, tak powiem, no, główną bitewkę zagra oczywiście Człowiek Plays. No i zobaczymy, co tutaj mu się uda wykombinować. Na razie widzę, że jakoś tak śmiesznie się z tą kamerką bawi. Nieco zbyt ciekawe dla oka, nie, może przesuńmy ja tutaj na własną kamerę, bo widzę, że ogląda, nie wiem, jakieś ziemię, jak jedzie, albo cholera wie co. Także na razie, tak powiem, popatrzmy, może teraz już coś ogarnia? Chyba tak, dobra. Standardowo tutaj na mapie lotnisko pojechali ciężkimi czołgami na przepychacz. No jak widzimy, losowanie na dziewiątki trzymamy. Mają focha T-30, które może przypieprzyć nieźle, także trzeba będzie uważać. Też T-39 jakiś pomidor, także w ogóle ich cały team to jest jakiś pomidor, także jeden wielki pomidor. Tam tylko paru jest dobrych graczy, a tak to same pomidory. No u nas w teamie jest troszkę lepiej, jak widzimy, no ale również też trochę pomidorowo. No nic, ale jedziemy dalej. Na razie wyłoniło nam się oni, Black Prince, ale niestety, jak wiemy dobrze, Istrzy i ogólnie wszystkie ruskie działa nie mają zbyt dobrej, że tak powiem, no, opuszczenie działa, coś chciałem powiedzieć, XD. No i zobaczymy, Black Prince, piękny pierwszy strzał, naprawdę serdeczne gratulacje. Dobry dany strzał. Zobaczymy, czy teraz będzie lepszy. No teraz tak, ewidentnie teraz udało się nawet trafić, także jest całkiem spoko. No i cóż, tam kolega widzę, że oberwał niezłe baty od drużyny przeciwnej, już ma 800 HP, także no już tam obrywa, o tego oni pewnie, troszeczkę poobrywał. Zobaczymy, o, tutaj nasz lajcik widzę, że życie mignęło mu przed oczyma. Jest i foch, z daleka snajpi, a będzie go z daleka bardzo ciężko przebić, także pomyślał gość na pewno. Dobra, uwaga, czy tutaj człowiek wykończy? Tak jest, wykończył oni. No i na focha trzeba uważać. O proszę, dźgnęliśmy się, bo strzeli nam w bok, a mamy tam pancerz warstwowy. Zobaczymy, czy tak z daleka uda się go przebić. O proszę, udało się, no to nieźle, no to nieźle. Foch drugi raz tam strzeli w gąsienicę, mamy już w tym momencie 2000 uszkodzeń, także jest już... No, po prostu już trochę coś tam narobiliśmy tym isiorem. Ale jedziemy dalej, przemy. Chociaż tutaj widzę, że o właśnie tak, tutaj błąd, czas strzelać od razu, bo tutaj stoją jak na strzelnicy, tutaj, no tak, lepiej strzelić w Leo niż w Isach, tego widać, no pewnie, no to jest logika. XD, Leo ledwo, no to celuje w Leo zamiast pewny strzał oddać w Isa, no dobrze, na szczęście jednak tego Isa jednak będzie męczenie i proszę, Is Dinga, kolega w Plutonie niestety ginie, no ale... No kolega, osłonię mu dupę niestety, no bo tutaj się taka sytuacja złożyła, że kto by pomyślał, tutaj takie rzeczy się dzieją. Dobra, trzeba się schować. O to było dobre pomyślane, żeby się schować przed fochem. O, i chyba teraz, nie wychyla się, tak ostrożnie gra, no ale trzeba uważać na tych z górki i tego focha teraz, także tutaj może być dość ciekawe tutaj rozegranie. No i zobaczymy, co dalej, co tutaj dalej będzie. Pyk, dobijamy Isa. Jest całkiem fajnie. Nie wiem, czego muzyka się, tak powiem, stanęła. Czy ona tam żyje, czy nie żyje? Coś jej nie słyszę. No nic, zaraz będę musiał to chyba sprawdzić. Bo znowu będzie sam Bałtyk słychać, a nie chcemy Bałtyku. Bo dalej mi mikrofon nie przyszedł, dalej, kurczę, już... Co to było? Już kurde, czekam czwarty dzień, nadal nie ma. Może jakoś po południu albo coś takiego. Dobra, nie, no, sprawdzę, bo mnie szlak trafi zaraz. Kurde, czego ty nie działasz, pajaco? A, coś kurwa działa, ale cicho strasznie. Dobra. Sorki, taki malutki przerywniczek. Bo jest to jakaś. Oj, T-30, mówiłem, trzeba na niego uważać. Nie ma tego działo. Taka muzyka klasyczna będzie, ale to po prostu była jakaś dłuższa przerwa między piosenkami, dlatego było tak cicho, nic się nie wyciszyło ani coś takiego, tylko
A nie, trochę będzie w połowie piosenki chyba kliknąłem, no ale no już niech będzie. Wcześniej coś nie działało, także no dobra. No i mamy już prawie 4000 damage, 1500 odbite. Foch tam jeszcze dycha gdzieś. Trzeba by go dawać, bo tam na dobitkę był. Tu już widzę, że człowiekowi został sam gold. O ile nie było only gold, nie wiem, tak w sumie nie zauważyłem. Nie patrzyłem wcześniej. No ale to nic. No cóż, jedziemy sobie dalej. Dobra, może trochę przyspieszę tutaj dojazd do tego focha. No tak w sumie tak dzisiaj później nagrałem tą powtórkę, bo już praktycznie powinienem, nie, że tak powiem, obrabiać na YouTubie, a ja dopiero nagrywam, taki pierwszy odcinek będzie później, koło 16 niestety, ale jakaś aktualizacja była tego programu, którym nagrywam, no i kurde, rzeczywiście się musiało wszystko zrąbać. Ale to nic, dobra, przyspieszmy, bo widzę, że się na razie tutaj czai, człowiek się czai, więc to mi na dobitkę, no to się dziwię, że się czai. O, uwaga, to będzie bardzo ważny strzał, udało się, super. T71, no proszę, no, ale się raczej nie przebije, no to jest, nie oszukujmy się, no. Chcę próbować, ale nawet w bok nie przebije, tylko w tył. No właśnie, jeszcze strzelec nie umie. No, teraz mógłby, ale chyba przeodwuje. Czy będzie tutaj strzał? No niestety opuszczanie działa, tutaj nie ma. Dobra, będzie, jest, ładnie się udało dobić. No i cóż, jedziemy dalej, mamy już 5000 uszkodzeń, 1790 zablokowane na pancerz i te 3-4 na dobitkę i to bokiem, także udało się wykończyć tego gracza. Troszkę przyspieszmy, bo szkoda czasu waszego i mojego. Także zobaczmy, jeszcze ATR powinno gdzieś tu być zaraz, a na razie jej nie ma. Muzyka mnie rozwala. Pięknie. Jest i giełba Pantera. I boom! Prawie, no, 5500, no, dokładnie 5300 damage'a. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję wyniku i zapraszam na wyniki końcowe. O! Dobra, co tutaj człowiek narobił ciekawego? A otóż tutaj człowiek place, widzimy, otrzymał masterkę. To chyba Spartanin, stalowa ściana. Duży kaliber, specjalista, zarobione prawie 80 tysięcy krytów na... No, 80 tysięcy krytów zarobione, 2643 expo, także całkiem nieźle. No i nic, żadnych blendików nie było, także mamy 5366 uszkodzeń, 7 fragów, 1602 pustego expo, także naprawdę bardzo ładnie. No i kolejne to troszeczkę gorzej poszło, no ale trochę może bardziej przyszarżował, poobrywał, no i cóż, takie życie. Dobra, co my dalej mamy? 20 danych strzałów, 17 trafiło, 16 przebiło, jak na ISA jest całkiem z porządku. 1700, no, prawie 1800 zablokowane na pancerz, to też spoko. No, bitwa trwała jeszcze tak znośnie, bo 8 minut, także jest całkiem nieźle. No i chyba to był grany na full gold i minus 51 tysięcy wyszło z kątem premium, także jeszcze racje i tak dalej, także... No niestety tutaj kolega chyba robi staty, jak mi się wydaje, także albo trzecią biegłość, w sumie nie pamiętam. Także no, no, kosztuje to, kosztuje na pewno. No i łączny EX to 2643, także naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik EXPA, nie powiem, że nie. Przejdźmy teraz do ekranu końcowego, tutaj oczywiście mi się spodobała ta bitewka, zostawcie lajczka w górę, jeśli nie, to lajczka w dół. Tu mamy poprzedni polecany odcinek, jeśli któregoś nie oglądaliście, może was akurat zainteresuje, kliknijcie, zobaczcie sobie. No i oczywiście, jeśli chcecie, no to subskrybujcie. Jeśli się bardzo podobał ten materiał, no i życzę serdecznie, zapraszam wieczorem na GTA 5. No i cóż, trzymajcie się i do zobaczenia już wieczorem. Pa, pa!